15 października Polacy wybrali wrażliwą Polskę. Państwo, które będzie pomagało najsłabszym. Dlatego pracujemy nad projektem ustawy o rencie socjalnej. Dziś osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymują 1780 zł. Ale dzięki rządowi premiera Donalda Tuska już niedługo każda taka osoba otrzyma dodatek, dzięki któremu renta wyniesie 4300 zł. Spełniamy obietnice i przywracamy godność osób z niepełnosprawnościami.